Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 31. część z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy temat to jest temat dotyczący Jana 13, rozdział 8, werset. Przeczytajmy go. Oczywiście lepiej byłoby przeczytać nie tylko ten werset, ale całą okolicę i ja tak zrobię. Najpierw przeczytam 13:8. Rzecze mu Piotr, nie będziesz nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. I niektórzy tutaj wyciągają wniosek, że zbawienie jest utracalne, dlatego że jeśli nie będziemy sobie nawzajem umywać nóg, w sensie wodą, mydłem, ręcznikiem, to stracimy zbawienie. Czyli taka chęć wprowadzenia chrześcijan w pewien rytuał mycia nóg, wyciągania z tego daleko idących wniosków. Trochę podobne do takiego oczekiwania, że będzie się brało udział w jedzeniu tak zwanej komunii i jak się nie będzie tego robiło, to się rzekomo utraci zbawienie. No więc przeczytam, to oczywiście jest fałszywy pogląd, dlatego że Biblia uczy, że nawet jeśli nie będziesz umywał nóg, to nie stracisz zbawienia. A przed świętem wielkanocnym, czytam oczywiście z najlepszego przekładu biblijnego, wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. A przed świętem wielkanocnym, wiedząc Jezus, że przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, to jest ważne słowo, swoich, tak jak seria, Bóg zachowa swoich, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował ich. A gdy była wieczerza i diabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego, Iskarioty, aby go wydał, wiedząc Jezus, że wszystko Ojciec podał do rąk Jego i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty i wziąwszy ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i począł nogi umywać uczniom i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Przyszedł tedy do Szymona Piotra, a on mu rzecze: Panie, Ty miałbyś nogi mi umywać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, nie będziesz nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest wszystek. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy, albowiem wiedział, kto go wyda, dlatego rzekł, nie wszyscy czystymi jesteście. Gdy tedy umył nogi ich, i wziął szaty swoje, usiadłszy znowu, rzekł im: Wiecież, co wam uczynił? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wyście powinni jedni drugim nogi umywać, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę,
Zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy nad pana swego, ani poseł jest większy nad tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, jeżeli to czynicie. Nie o wszystkich was mówię, wiem ja, których obrałem, ale żeby się wypełniło pismo, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie piętę swoją. Teraz powiadam wam wprzód, nim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jest. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To rzekszy Jezus, zasmucił się w duchu i zaświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mnie. Więc tutaj wyraźnie widać, że do swoich Pan Jezus nie zalicza Judasza, tak pokazuje nam tutaj ten rozdział, jednoznacznie. Więc nie da się tego z niczym pomylić. I te słowa, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Pan Jezus zwraca się tutaj do apostoła Piotra przy okazji umywania nóg uczniom. I powiedział on im, że za tym symbolicznym aktem kryje się ważna lekcja, co widzimy w 7 wersecie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. I przypomniał Pan Jezus uczniom, że nie dotyczy ta lekcja wszystkich. To widzieliśmy, Judasz był wyłączony z grupy swoich dwukrotnie. 11 werset, albowiem wiedział, kto go wyda, dlatego rzekł, nie wszyscy czystymi jesteście. Nie wszyscy czystymi jesteście. I też w 10, rzecze mu Jezus, kto jest umyty? Potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest wszystek i wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Albowiem wiedział, kto go wyda, dlatego rzekł, nie wszyscy czystymi jesteście. Więc tutaj widzimy, że Pan Jezus wskazał, że Judasza nie zalicza do swoich. Wieczne bezpieczeństwo jest tylko dla swoich, nie dla nieswoich. I lekcja, którą Pan Jezus pragnął nauczyć, dotyczy codziennego oczyszczania się wierzącego człowieka. Ci, którzy doświadczyli już zbawienia, są już zbawieni, są raz na zawsze zbawieni, bo zbawienie jest nieutracalne, zostali obmyci. To widzimy w 10 wersecie, że czemu Jezus, kto jest umyty, potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest cały. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Potrzebuje taki człowiek, który jest już umyty, mycia jedynie stóp. Co można porównać tutaj do umycia stóp? Czy to, skoro to jest tylko i wyłącznie obraz, symbol, alegoria, która jest oczywiście oparta o faktycznie wykonane umycie nóg, ale przy okazji umycia nóg będącego w żydostwie Pan Jezus przedstawił zasadę wyznawania codziennego grzechu Panu Jezusowi. I czytamy o tym w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 1, werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Czyli 8 werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i słowa jego w nas nie ma. No i o myciu nóg jest 7 werset, a jeśli w światłości chodzimy, jak on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas od każdego grzechu. Czyli jednoznacznie widzimy, że obmywanie nóg jest tutaj fizyczne faktycznie, w
Ewangelii Jana, ale w rzeczywistości przedstawia duchową wartość, która w chrześcijaństwie już nie wyraża się fizycznym myciem wodą nóg cielesnych, tylko przedstawia wyznawanie grzechów. Wyznawanie grzechów i to nie każdego dnia, tylko w każdej chwili, kiedy zauważymy ten grzech. Czasem trzeba wyznać grzechy nawet 50 razy dziennie, nawet 650 razy dziennie, nawet 70 razy po 7. To jest indywidualna kwestia. Więc jeśli mamy taką sytuację, to trzeba Bogu wyznać grzech. Aby uniknąć skażenia poprzez codzienny kontakt z grzechem w świecie. Tak, żeby ten grzech nie zapuścił korzeni w naszych myślach, sercach. Należy go osądzić, nazwać po imieniu, że grzech jest grzechem. Słowa Pana Jezusa do Piotra podkreślają konieczność codziennego wyznawania jako warunek bycia używanym przez Boga i warunek trwania w błogiej społeczności z Chrystusem. Oczywiście nigdzie, jak Państwo widzieli, w tym fragmencie nie ma nic o tym, że niewyznany grzech, a nie tylko popełniony, ale że niewyznany grzech jest powodem do wiecznej zguby. Tak nie jest. Czyli jeżeli ktoś zatwardzi się i nie będzie wyznawał swoich grzechów, nie straci zbawienia, taka osoba stanie się po prostu nieużyteczna dla Boga, stanie się tak jak brudne naczynie w domu. Po prostu dopóki się nie umyje, nie używamy takiego naczynia, ale nie wyrzucamy dobrej patelni, załóżmy teflonowej, albo nie wyrzucamy dobrego garka ze szlachetnej stali, tylko dlatego, że jest brudny. To Pippi Langstrom kiedyś za komuny taki leciał w głupi film, jak zjadła posiłek i zabrudziła talerze, to wszystko bach zawinęła w obrus i razem z obrusem przez chyba okno do śmietnika. No, puszczanie czegoś takiego dzieciom w komunistycznym kraju z bogatej Szwecji ryło beret. No, ale nikt tak nie robi normalny. I faktycznie no, nie było takiego zamiaru w Bożym celu. Możemy to po prostu jednoznacznie wykluczyć. Tutaj oczywiście warto wspomnieć o myśli, która jest przedstawiona przez Ducha Świętego w drugim liście do Tymoteusza przez Pawła napisanym. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, 19 i następne wersety. Bo tutaj jest pokazane, że jest pewien fundament, Pan zna tych, którzy są Jego. A wszakże niewzruszonym stoi fundament Boży, czyli Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu niż Pan Jezus Chrystus i Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym fundamentem. I teraz, jeżeli Pan Jezus jest tym jedynym fundamentem, czytamy dalej. Wszakże niewzruszony stoi fundament Boży, mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. Dokładnie. Czyli fundament na fundamencie apostołów i proroków, czyli fundament to jest Pan Jezus Chrystus oraz apostołowie i prorocy. I Pan Jezus jest już w niebie, apostołowie i prorocy też już są w niebie. Na ziemi jesteśmy my, którzy na tym fundamencie stawiamy dalej kolejne warstwy. I teraz, a wszakże niewzruszony stoi fundament Boży, mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wymawia imię Chrystusa. A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, czyli tutaj jest porównane chrześcijaństwo do wielkiego domu, w którym są nie tylko narodzeni na nowo, bo złoto i srebro, złoto wskazuje na boskie pochodzenie takiej osoby, natomiast srebro mówi o wykupieniu takiej osoby, więc naczynia złote i srebrne, czyli narodzeni na nowo chrześcijanie, ale też drewniane i gliniane, czyli nienarodzone bez życia Bożego w sobie ludzie.
drewniane i gliniane, a jedne ku uczciwości, drugie zaś ku zelżywości. Czyli oprócz tego w jedną stronę idzie podział złote, srebrne, drewniane, gliniane, a w drugą stronę idzie podział jaki? Jedne przydatne, drugie nieprzydatne. A jeśli tedy kto siebie samego czyścił, czyli umył nogi, od tych rzeczy będzie naczyniem ku uczciwości, czyli będzie przydatnym dla Boga. Ku uczciwości poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy przygotowanym. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, mamy pokazane, że ci chrześcijanie, czyli złote i srebrne naczynia, to no, może być złota miska dla psa, która jest brudna, zanieczyszczona i jak pies to już wylizze, to potem z tego nie można korzystać, dopóki się tego dokładnie nie wyczyści. A może być też po posiłku złoty puchar brudny, którym się piło. Co z tego, że jest złoty, jeśli jest brudny, tak? W domu mamy tego typu sytuacje, że rzeczy szlachetne, nawet z drogiej porcelany, czy ze złota, czy ze srebra, rzadziej mamy złote i srebrne rzeczy. Może prędzej łyżeczki mogą być posrebrzane lub pozłacane, ale generalnie jeśli jest brudne złote naczynie, to ono jest nieużyteczne do czasu, aż się je umyje, aż się je wyczyści. Tak samo chrześcijanin jest nieprzydatny dla Boga, dopóki nie umyje się, nie umyje nóg, nie umyje, po prostu nie wyzna swoich grzechów. Z kolei drewniany i gliniany, nawet jak jest czysty, to niestety idzie do piekła. To nie ma znaczenia, że jest czysty. Może religijnie być całkiem sprawny, może religijnie wyglądać na przyzwoitego osobnika. Jest drewniany, gliniany, idzie do piekła. Nie ma dla niego żadnego ratunku, jeśli nie uwierzy w Pana Jezusa i nie zostanie mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Więc uwierz Bogu, a zostanie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest podstawowa rzecz. I wtedy będziesz zbawiony nieutracalnie, raz na zawsze, gdyż zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. Wszystko, co było potrzebne, zapłacił już za ciebie Pan Jezus Chrystus, umierając za ciebie na krzyżu Golgoty. Jest to jasne, proste poselstwo Biblii, że wszystko, co miało być wykonane dla twojego zbawienia, już zostało w pełni wykonane. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Zatem przyjdź do Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa, przyjmij Pana Jezusa do swojego serca i życia. On stanie się twoim Zbawicielem, a Bóg, no, Bóg zachowa swoich, tak? Bo jest napisane wyraźnie, że kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Więc uwierz Pana Jezusa, miej Syna i miej życie. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, proszę do mnie napisać. Telefon 739-089-088 albo czytaj.biblie@onet.pl albo jeszcze mamy skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów. Czytaj Biblię Ostrzeszów. Zatem zachęcam do codziennego czytania Biblii. Niech Wam Bóg błogosławi. Była to 31. część serii Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy temat dotyczył kwestii umywania nóg.